No siema, z tej strony Kelo4 I dzisiaj mam dla was kolejną porcję informacji Coś takiego No ogólnie mówiłem, że odcinek nagram 6, 7 No ale nie miałem zbytnio czasu I dopiero teraz go nagrywam, ale mam wam do przekazania Do przekazania parę ważnych informacji Mam tu wszystko spisane, więc spokojnie niczego nie pominę A mianowicie zacznę od tego, że Utworzyliśmy fanpage na. Utworzyłem w sumie fanpage na Facebooku, aby zrzeszać większą grupę ludzi. No i pewnie się spytace, spytacie, po co ten fanpage? Ogólnie zamysłem fanpage'a było to, aby go utworzyć dopiero po przekroczeniu 100 yy, subskrypcji no bo wtedy, wiadomo, większa społeczność, większa ilość działania i tym podobne a myślę, że no aktualnie stoimy z tymi subskrypcjami. Więc głównym zamysłem jest to, żeby wszystkie ważne informacje trafiały na tego fanpage'a, no i po prostu tam się roznosiły. A teraz, żeby, tak jakby, podkreślić mniej więcej, po co jest utworzony ten fanpage, no to po prostu Wam przedstawię. Mam tutaj zapisane, tak jak mówiłem wcześniej, parę punktów. I fanpage na Facebooku powstał po to, żeby po pierwsze mieć z Wami lepszy kontakt. No, wiadomo, możecie pisać jakieś posty, możecie nie wiem, co tam u Was słychać, jakieś informacje, które chcecie przekazać, nie. Drugim powodem, dlaczego powstał fanpage, są pomysły na wspólne gry z Wami. Praktycznie tego nie testowałem, ale możemy zauważyć, że ja nagrywam bardzo dużo gier i zapewne w niektóre gry, gry tego osoby, które mnie oglądają, grają i moglibyśmy się zgadzać na jakieś wspólne nagrywki, czy nawet pograć sobie w wolnym terminie bez streamowania, jakbyście chcieli. No przykładem jest na przykład taki gry Minecraft, tak? W Minecrafta można grać na różne sposoby, tak? Ja gram tylko na multi ze, ze swoją znajomą, bo chciałem serię zrobić z Minecrafta. No ale przecież są serwery dedykowane, tak? Podejrzewam, że na pewno osoby oglądające Minecrafta u mnie mają e, własnego Minecrafta oryginalnego, więc czemu by się z nimi nie zgadzać na przykład na Bedwarsy, igrzyska śmierci, czy jakieś tam ewentualnie gierki na oficjalnym serwerze, nie? Dlatego tutaj wychodzę z też z taką propozycją, że możecie dać znać, w co gracie, co by Wam się spodobało i czy ewentualnie chcielibyście albo na streamie się pojawić w tej grze, albo po prostu. Yy, za często powtarzam słowo po prostu, ale już tego nie mogę się oduczyć serio. Czy. no jakoś wziąć, nie wiem, ze No czy byście chcieli być na jakichś live'ach, jakichś streamach itp. Na pewno na taką gierkę. Jeżeli już ustalimy na przykład taką gierkę, to na pewno na to przeznaczy jednego streama na Twitchu. Tylko po prostu musicie też napisać, czy byście chcieli coś ze mną pograć, ewentualnie się na coś zgadać. Są gry typu jak na przykład proponowałem Smite, CS. Nie wiem, no, Lola tak średnio ogarnia Myślę że Nie chce mi się w to grać, bo kiedyś to grałem. A na przykład TFT. No, mnie tutaj pomysł tego. Tutaj wychodzę z propozycją do Was. OK, kolejnym takim yy, ważną funkcją, którą ma pełnić na Facebooku ten fanpage, no to są jakieś, no po prostu wasze obiektywne zdanie na temat materiałów. Na pewno z moich materiałów można coś poprawić, można coś poucinać, można coś pododawać. Po prostu chcę zobaczyć, co wy, na przykład, myślicie pod tym odcinku. Dlatego mam nadzieję, że jak na fanpage'a będę wrzucał yy, odcinek. To po prostu napiszecie w komentarzu po prostu w tym poście, co myślicie o tym odcinku. Co można ewentualnie poprawić, czy na przykład jakoś inaczej przedstawiać te newsy z ważnych informacji. No bo też za niedługo planuję dodać kolejną tak, jakby sekwencję. Ona nie będzie jakby w tym moim grafiku e, uwzględniana, no ale po prostu chcę, żebyście. No mieli wpływ na te nagrywki, tak, bo w końcu wy oglądacie te filmiki, ja dla Was nagrywam, więc fajnie by było, jakby był pod tym jakiś odzew. E, kolejną taką ważną rzeczą jest. No, lepszy przepływ informacji, to wiadomo, to tak naprawdę podchodzi pod punkt wyżej, nie? Czyli co myślicie o po prostu danym odcinku itp. No tu mogę z takich jakby oddzielić ten punkt, który zapisałem od tego poprzedniego. No to to, że po prostu będziecie wiedzieć, kiedy. Odcinek się pojawi, kiedy zaczynam streama, czy ewentualnie, nie wiem. Dzisiaj odpada odcinek z tego, bo taka i taka przyczyna. Dzisiaj na przykład miałem nagrywać z Kosiarą 10 odcinek z Destiny, ale się na przykład okazało, że serwery nie działają. Teraz dopiero widzę, że jakaś aktualizacja nowa weszła, no ale już dzisiaj raczej odpuścimy, bo on też ma swoje nagrywki, ja mam swoje nagrywki. Ogólnie muszę nadrobić materiał, bo w poniedziałek na przykład nie robiłem streama z. Biomutanta, więc dzisiaj na pewno się pojawi. No i dobra. Myślę, że ten punkt, dość, ten punkt został dość dobrze opisany. Informacje temat nowych materiałów, no to to można podsumować pod dwoma poprzednimi punktami. No taki o, kącik memiczny. Kącik memiczny i nie tylko, tam na przykład co wy wystawiacie jakieś filmiki śmieszne, jakieś urywki ewentualnie. Może ktoś się bawi w memowanie. To na pewno z niektórych moich reakcji na twarzy mogły naprawdę dobre memy nagrywać. Już takie na przykład osobiście dwa takie memy dostałem od osób oglądających. No i w sumie tyle. No, pamiętajcie tylko, żeby wszystko było w miarę. No, w miarę z umiarem, bo nie oszukujmy się, ale w tych pojebanych czasach jest bardzo łatwo dostać bloka, nawet pewnie na Facebooku. Dobra, i teraz przechodzimy do takiego osobnego punktu, już nie rozmawiamy o fanpage'u. Pamiętajcie, że na temat fanpage'a informacje dodam na pewno w opisie, gdzie się dostać i tak dalej. Tam w sumie jest jedno kliknięcie, dołączanie i musicie poczekać, aż zaakceptuję. E, dobra, kolejnym takim punktem będzie na pewno to, że planuję w materiałach wrócić do tego, bo jakiś czas tego nie robiłem, ale na przykład no po prostu prosić Was, żeby faktycznie były te łapki pod filmikiem, żeby były te suby, bo od jakiegoś czasu roś, tak naprawdę stoimy w miejscu, więc fajnie też by było jakbyście po prostu swoich znajomych zaprosili na tego fanpage'a, czy dajmy na to na mój kanał YouTube, żeby one obejrzały materiał i ewentualnie albo zostawiły suba, albo po prostu napisały nawet na fanpage'u, czy to im się podoba, nie podoba, czy coś można zmienić. Zresztą no, dopiero co nawijałem w poprzednim punkcie o tym, nie? E bym wszystko tutaj wziął i ujął. No, ale ogólnie chodzi o to, że po prostu poczta pantoflowa najlepiej działa, więc jeżeli moje materiały Wam się podobają, przekazujcie dalej. Mówcie o tym swoim znajomym, może im też się spodobają i będziemy rosnąć, wiadomo, im nas więcej, im więcej jest tych cholernych łapek w górę, tym też materiał trafia do większej ilości osób, nawet nie subskrybujących. Dobra, i ostatni w sumie dzisiaj punkt. To jest właśnie um, tydzień temu, dokładnie przed moimi nockami, e, no bo zrobiłem odcinek tak jakby specjalny, nie? Taki typowy uwaga na zasadzie tak jakieś informacje. No i tam zawarłem, że na miesiąc przestajemy nagrywać FIFA. No i was prosiłem, żebyście w komentarzu proponowali, które, która z wymienionych gier wam najbardziej podoba się i wyszło i tak na wasze bo wybraliście grę Dying Light. Ona miała najwięcej łapek w górę. Tutaj będzie ogólnie teraz y, ten komentarz z ilością łapek i mniej więcej kto to napisał. No i najlepiej został oceniony. I teraz tak. Dying Light muszę kupić to po pierwsze. A z tego powodu, że jestem biedną kurwą muszę poczekać na wypłatę to raz. Drugie muszę się dogadać z osobą, która będzie ze mną to nagrywać. To jest y, drugi punkt. No i trzeci, jeszcze ustalić z nim, czy to będzie materiał, który pokryje na pewno wszystkie streamy z FIFA, bo z tego co pamiętacie, FIFA była co drugi dzień tak naprawdę streamowana na Twitchu. I. Zamierzam z tego oczywiście robić materiały i wrzucać na YouTube'a. Ale fajnie by było, jakbyście byli na tych streamach na Twitchu, kanał, na twi kanał do Twitcha, też oczywiście będzie pod spodem w komentarzu. No i po prostu też na żywo oglądali, nie? Ja na pewno, tak jak mówiłem, jak tylko kupię grę, jak się dogadam z osobą, która ma ze mną to nagrywać, a uwierzcie mi, ja nie gram w horrory, więc nawet jeżeli to jest jakiś, nie wiem, mało straszny, mało straszna gra z zombie, to i tak jest możliwe, że będę darmordę. Ja się wychowałem w sumie na, no, wychowałem się na horrorach. Eee, ja w sumie oglądałem bardzo dużo u Isamu Outlasta i ja wiem... Wy też pewnie wiecie, jeżeli oglądacie i samu, że no bardzo dużo dał mu Outlast, tak? Bo samu też był takim dudkiem. I naprawdę tyle ile przeróbek powstało, tyle ile wyświetleń na tych filmikach się nabiło, to już no po prostu udało mu się. Znalazł tak jakby, no złote jajko znalazł, nie. To jest po prostu stworzone, więc ja mam nadzieję, że jak ja ruszę na przykład z tematyką y, horrorów, to też jakoś te materiały pójdą w górę. Przecież to nie jest taki typowy horror, no. Ja to po prostu biorę i tak jakby stawiam w tym poziomie horrorów tak na środku, ale mówię, no ja... <coughs> Sorry. Ja w horrory nie gram, więc to mnie pewnie będzie straszyło. A jeżeli naprawdę Dying Light fajnie się będzie przyjmował nie tylko na streamie, ale także na YouTubie, no to... Yy... Że poświęcimy po prostu, nie będzie to tylko do grudnia, tak naprawdę gra zastępcza dla FIFA, ale zrobimy całą nagrywkę. W planach ogólnie z Kosiarą, bo z Kosiarą mam nagrywać Dailink Light, jest też nagranie Dailink Light 2 jak wyjdzie. Więc fajnie by było, jakbyśmy jedynkę skończyli i mniej więcej w czasie skończenia jedynki od razu była premiera Dailink Light dwójki, nie? Więc, no tak, wybraliście. Nie obiecuję, że jeszcze, yy, nie obiecuję, że Daily Light będzie co drugi dzień. Jeżeli będzie trzeba, to po prostu wybiorę z y, innych gier, które na przykład ja zaproponowałem, żeby faktycznie to mniej więcej było pokrycie. No ale odcinki mają być na YouTubie i ogólnie streamy mają być godzinne, więc będę próbował się tego trzymać. Dobra, wydaje mi się, że wszystko przekazałem z takich informacji. I w sumie to jest taki też powrocik po tym no, okresie, tak jakby noce, który ja miałem. Jak widzicie po mnie jeszcze średnio ogólnie dochodzę. Po tych nockach, bo wczoraj wróciłem je nagrać i poleciłem w chuja, po prostu zasnąłem. E, no i co, pamiętajcie o zostawieniu, właśnie mówiłem. Będę o tym mówił. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba, kliknijcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco z materiałami. No i ogólnie dołączajcie do tej grupy facebookowej, bo chcę stworzyć taką też fajną społeczność, gdzie faktycznie będę miał z wami jakiś większy kontakt, a nie tylko pod filmikami, komentarze, bo nie zawsze mogę wszystko dodać. Eee, poczekam aż już uzgodnię daj Link Light i wrzucę wam mniej więcej grafik. Yy, wrzucę swój grafik gier, jak nagrywam, i jak to mniej więcej w tygodniu u mnie wygląda, żebyście też wiedzieli, jak. Mniej więcej to wszystko jest. Jak jest to wszystko zaplanowane? Dobra. Ja się na razie z wami żegnam. Mam nadzieję, że materiał się podobał. Informacyjny, no mówiłem. Teraz już za taką formę informacyjną będzie nam robił Facebook. Ale wolałem nagrać odcinek, żebyście też o tym wiedzieli. A naprawdę stworzenie teraz fanpage'a jest według mnie najlepszym rozwiązaniem, żebym poszedł w górę. Bo naprawdę, kiedy miał ciekawe życie, to jeszcze bym mógł pomyśleć o Instagramie, ale no <laughs> robota. Tak naprawdę, robota dom, robota dom, robota dom. No więc ja się na razie z wami żegnam, trzymajcie się. Nara!